jako pierwszy prosimy Stowarzyszenie Środowisko Borowic, pan Sybiraków. Stopnicie rodziny. Dzieci. Żołnierzy, których wywodzono do ładu w rejon Borowic. Ojciec pani prezes Adam, podpułkownik Wojska Polskiego, komendant obwodu Lublin batalionu Borowica. Widziałem tutaj także prorektora Tarnowskiego, którego ojciec w Rządzie Narodowych Sił Zbrojnych także zesłał w Borowicach. Prosimy Światy od Związku Sybiraków, oddział w Lublinie. Prezes Janusz Pawłowski, 1940 roku wywożeni w czterech kolejnych polach, po których były kolejne właśnie, wśród nich właśnie Borowiczanie. I Związek Więźniów Polityki Okresu Komunistycznego 1939-1989 od Czesław Witowicz. Więźniowie już także i Tadeusz Ciastow, kapitan Tadeusz Ciastow. To już więźniowie okresu zniewolenia komunistycznego. Kwiaty złożył poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej profesor Przemysław Czarnek. Honor. Jeszcze kilka lat temu wojewoda lubelski w latach 2015-2019. Kwiaty złożył wojewoda lubelski Robert Mitruszuk. Kwiaty złoży członek Zarządu Województwa Lubelskiego, marszałek Sebastian Kojak. W imieniu marszałka województwa. Kwiaty złożą inni przedstawiciele władz. Instytut Pamięci Narodowej, oddział w Lublinie, Marcin Krzysztofik i Leszek Czarnecki. Kwiaty złożył lubelski wicekurator oświaty Piotr Szczepanik. Kwiaty od prezydenta i Rady Miasta Lublin złoży przedstawiciel prezydenta miasta. To od Muzeum Lubelskiego złoży kierownik oddziału martyrologii pod zegarem Barbara Oratowska. Jeśli są jakieś instytucje państwowe, to proszę teraz. Jeśli nie, to prosimy dalej organizacje kombatanckie. Związek Inwalidów Wojennych Rzeczpospolitej Polskiej. Związek Inwalidów Wojennych. Szczał osoba numer 1 z imienia księdza Stanisława Konarskiego na czele delegacji stoi pana pań pół dyrektor szkoły. Pani dyrektor profesor uczniowie. Mistrz od Zarządu Regionu Środkowo-Wschodniego NZZ Solidarność ustawi wiceprzewodniczący regionu Krzysztof Choina.
jazdy służy 27 Wojska Dywizja Piechoty Armii Krajowej. Pani Alicja Wojewska, nasza delegacja. Sekcja Oświaty Wychowania Regionu Środkowo-Wschodniego NSZZ Solidarność. Położy biało-czerwone światło. Biały i czerwony nisz postawi Stowarzyszenie Polaków Represjonowanych przez III Rzeszę. Pani Prezes Hanna Wilczek. Tak doświadczyliśmy tutaj dwóch agresji niemieckiej, szerokiej klasy sowieckiej. Tutaj wspólnie wspominamy. I delegacja Stefankowic. Stefankowice, koło Krubieszowa. Delegacja wystawi postawi znicze, kwiaty biało-czerwone, a także oprócz wystawi ochotnicza straż porada Stefankowice wystawi płaszcz sztandarowy. Dziękujemy Wam bardzo za obecność na dzisiejszych uroczystościach. Zapraszamy w kolejnych latach, jeśli siły i czas pozwolą. I kwiaty indywidualnie składa córka jednego z żołnierzy deportowanych do obozu w rejon Borowicz. Dziękujemy bardzo. Ktoś jeszcze chce włożyć kwiaty dla pani znicze? My radio szpikła, go chcemy zrobić. Poszli!